I witam witam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Dzień dobry krypto. Dzisiaj mam wiadomości na 14 sierpnia 2021. Mamy sobotę. Nie ma tych wiadomości za dużo. Wiecie, będziemy tutaj już przychodzić po mało do weekendu, ale ostatnia godzinna świeca na Bitcoinie udowadnia to, że praktycznie, zobaczmy e, tylko na chwilę tą świecę sobie tutaj na bocznym ekranie puszczę. E, 46400. Nagle wyszliśmy o. 1000 dolarów wyżej na BTC, także godzinna świeca przed weekendem, a ostatnio wiemy, że w weekend, gdy się zbliżamy do niego, bardzo fajnie wyglądają te wykresy, dopiero w poniedziałek gdzieś tam mamy ewentualne pierwsze spadki, ale zobaczcie, Bitcoin 8% w ostatnich 24 godzinach, 47 567 dolarów, projekty, które sobie najlepiej poradziły, to jest Qtum, 20% Digibyte, 18% XDC Network, 16,8%. A projekty, które sobie nie poradziły, nie ma ich za dużo. Są tutaj praktycznie stablecoiny. IoTeX, dobra, po tym wystrzale Coinbase, hmm, można powiedzieć efektu, widzimy, że IoTeX spada ostatnio o 19%, ale 7 dni, sprawdźmy, kto najwięcej zarobił IoTeX, także te 19%, w porównaniu do tych 7 dni, to na razie nie za wiele oznacza. Sprawdźcie sobie, kto jeszcze w 7 dni najwięcej zarobił. Ravencoin 112% i Holo 84%. A te, które sobie nie poradziły za bardzo w ostatnie 7 dni, to jest Fortune 10%, Quant 86% i Bitcoin Cash minus 6,5%. Ci, którzy czekają na Boba Lukasa, spokojnie, jego czteroletni cykl, kolejne wideo będzie opublikowane we wtorek. Także będziemy tłumaczyć, czy to będzie godzina, czy do półtora godziny. To jest sztandarowa audycja, która pojawia się tutaj od dwóch lat mniej więcej. Nawet wtedy, kiedy był Bitcoin w granicach 3-4 tysięcy dolarów, a Bob Lukas mówił o wejściu w kolejne rejony. Także wracamy do Boba Lukasa. Chociaż, muszę przyznać, ostatnio jest tak troszeczkę nie do końca nastawiony na taki instant bull run, że to już teraz, bo jeszcze tam jakaś korekta może się wydarzyć, ale będziemy tłumaczyć Boba Lukasa. Także spokojnie do wtorku poczekamy. Od wtorku wieczora, może środy będziemy tłumaczyć. Zobaczymy, czy to będą dwie audycje, czy trzy. Na pewno nie w jednej, bo to jest za długo albo za dużo tłumaczenia, żebyście po prostu mogli na jednej audycji wytrzymać. Ale Bob Lukas wychodzi we wtorek. Bu Blockchain mówi nam o tym, a to była chyba wiadomość tuż po ostatniej audycji, którą wydaliśmy, że projekt BSC Mace, protokol, czyli wydany na. Binance Smart został zaatakowany przez hakerów i podejrzewano, że skradziony został ponad 4 miliony dolarów, czyli skradzione zostały, tyle właśnie. A kolejną nieciekawą rzeczą w tym projekcie jest to, że ta firma audytorska znowuż się tutaj pojawia na dywaniku. Certik przeprowadził również audyt i wydał raport. Protokół Mace, haker wykorzystał wycie, który umożliwiał pożyczanie aktywów w oparciu o zabezpieczenie użytkowników i wysyłanie środków bezpośrednio na adres atakującego. Pule zasobów zostały zamrożone, aby zapobiec kolejnym atakom. Pozostałe środki są bezpieczne, a witryna jest tymczasowo zamknięta. Więc można powiedzieć, że ten Certik, który audytuje te wszystkie tutaj projekty, jeżeli powiedziałbym wszystkie, to bym skłamał. Te, które miały ostatnio atak oczywiście, więc Certik... Sprawdźcie, jeżeli inwestujecie w jakikolwiek swój projekt, czy to jest polski, czy zagraniczny. Nie dostałem ostatnio odpowiedzi, czy Synapse Network był właśnie też audytowalny przez ten Certik. Okej, okay. można powiedzieć, że tutaj w tym wypadku był kolejny problem tej firmy audytorskiej i samego projektu. I tak ostatnio dodałem pewną wiadomość na Discordzie i chciałem, żeby ktoś tutaj odpowiedział na to, czy się zgadza, czy nie, czy ma inne rzeczy. Może wy w komentarzu podpowiedzie mi zupełnie inaczej, bo wiele osób uważa, że kod jest prawem. Więc ciekawe to, że można sobie stworzyć DeFi. Nie mówię, że zawsze tak jest, albo że w większości projektów tak jest, ale tworzysz sobie projekt z koskom Rubika. Ten, kto rozwiąże ją, jak najszybciej wykorzysta lukę. Myk polega na tym, żeby ten, kto pierwszy rozwiąże, byłby z projektu, którego go stworzył. A wtedy przecież kod jest prawem i mieli taką możliwość, więc nie ma tutaj odpowiedzialności karnej. Czy coś pominąłem, czy nie? Dajcie mi znać, czy właśnie dalej wtedy pociągniemy ten temat kodu. Który jest oczywiście w tym wypadku prawem, a to jest taka fajna furtka dla tych projektów, które jeszcze wcześniej ciągnęły dywan albo w czasach ICO wychodziły z funduszami inwestorów, a tutaj mamy takie fajne zabezpieczenie. No wiecie co, był błąd w kodzie. Sory, my was ostrzegaliśmy oczywiście, że inwestycja w DeFi wiąże się z wielkim ryzykiem, ale no, był tu hak, i to jest troszeczkę ponad nasze siły. Dajcie znać w komentarzach. Na projekcie BSV tworzy się kolejny 1 GB blok. Więc widzimy, że coraz częściej na projekcie BSV one się tworzą. Zobaczymy, kiedy zostanie odblokowany 1 GB i przejdziemy. A może już jest. No, to jest ciekawe. I przejdziemy na 2 GB bloki na Bitcoin SV. I niektórzy mówili do niedawna, że jest to niemożliwe. A widzimy, że jednak coś tutaj się dzieje i w tym projekcie, więc będziemy obserwować ten temat dalej. Najważniejsze daty: ktoś powinien zrobić teraz screen servera, jeżeli śledzicie projekt XRP, czyli screenshota, bardziej screensaver, o screenshota robicie i macie najważniejsze daty, które Was interesują, jeżeli inwestujecie w projekt Ripple. Bo w tym wypadku mamy, kiedy Ripple musi odpowiedzieć na te ostatnie zarzuty SEC. To jest 16 sierpnia, dzisiaj mamy 14, można powiedzieć, tak? No, sobota, 14, także w poniedziałek, sobota 14-15, tak, w poniedziałek będzie musiał Ripple odpowiedzieć na te zarzuty, po to, żeby po prostu pokazać ze slaka to, co się tam działo, jak inwestorzy byli tutaj, można powiedzieć, przedstawiani, czy jak był przedstawiany ten projekt Ripple. 17 odpowie na to dzień później SEC na to, co odpowiedziało Ripple. No i ostatnie Discovery, czyli ostatnie jakieś tutaj zarządzenia w tej sprawie będą 31 sierpnia, a potem ważna data jest 15 października, gdzie tutaj będzie finalna wersja, może niekoniecznie rozwiązania tej sprawy, ale eksperckiej analizy tego, co się wydarzyło do tej pory w sądzie. Mamy też wiadomość o kapitalizacji rynkowej. Całej krypto, więc po raz kolejny przekracza 2 biliony dolarów. Całkowita kapitalizacja rynkowa właśnie jest na tym poziomie, rynek załamał się poniżej tej wartości 19 maja 2021. Już byliśmy blisko tego. Po pół miesięcznej korekcie całkowita kapitalizacja rynkowa krypto powróciła powyżej 2 bilionów dolarów. Ta psychologiczna bariera została ponownie przełamana przy ponad dwucyfrowych zyskach na wszystkich głównych krypto. Więc tu widzimy na pewno bycze zachowanie tego, gdzie znajdujemy się w kapitalizacji wszystkich kryptów. Zobaczmy, nadal jesteśmy na niej dwa powyżej. No i pytanie, czy to będzie właśnie już ta nasza nie linia oporu, a linia wsparcia po przekroczeniu jej. Ten wykres to o wiele lepiej uwidacznia. Na all time high byliśmy na 2,5. Wtedy spadliśmy, zobaczcie, poniżej tego poziomu głównego 2 bilionów dolarów przez dłuższy okres, ale teraz dochodzimy do tego i nawet już jesteśmy ponad tą linią. Więc pytanie, co dalej będzie miało tutaj miejsce, ale ta kapitalizacja całej krypto, o której mówi też crypto Crew nawet często i pewnie będzie audycja. Lada dzień coś czuję po kościach, będzie dużo pracy, pewnie w przyszłym tygodniu, bo i Bob Lukas i Crypto Crew, żeby Wam tutaj przedstawić te wiadomości. Ale widzimy, że dochodzimy hmm, do tej linii wsparcia i oby była to linia oporu na dłuższy okres. Jak anonimowy kupujący nabył 104 CryptoPunk za 7 milionów dolarów w jednym bloku Ethereum? Na początku sierpnia 2021 ogłoszono, że kupujący kupi ponad 100 tokenów NFT opartych na Ethereum, z popularnej kolekcji CryptoPunks. Według doniesień w tym wypadku inwestor nie chciał zwrócić na siebie za bardzo uwagi i wykorzystał zdecentralizowany protokół produkcji bloków MiningDAO. Samo to wydarzenie było jedno z wielu w NFT szaleństwa, które tutaj oczywiście występowało. Więc zobaczmy, kto jeszcze zakupił takie NFT. Hmm, to jest bardzo ciekawe, że ktoś lubi łączyć kropy. A więc... Gary Warnejczuk, nie wiem czy pamiętacie tą osobę, Gary Wajnerczuk i jego bardziej dyrektor generalny, kupił jeden cryptopunk za ile? 3,7 miliona dolarów. Kim jest Gary Wajnerczuk? Nie wiem czy pamiętacie tą osobę. Ta osoba została zaproszona na konferencję Bitcoin SV, po czym została bardzo srogo, można powiedzieć, tutaj skrytykowana przez mainstreamowe media. I w końcu powiedziała, sorry, nie mieszam się do tych rzeczy, które się tutaj dzieją, i nie wystąpię na konferencji Bitcoin ZWI. Ale jakimś studem dyrektor generalny tego pana Garego, kupuje takie NFT za 3,7 miliona dolarów. No i to jest jedna z ważniejszych wiadomości również, że ktoś wierzy dalej w ten rynek, a może po prostu dyrektor generalny wie coś więcej, niż inni, którzy kupowali poprzednie NFT. Ale to jest ciekawe. Ciekawa informacja i jeszcze ciekawsze łączenie kropek. Daily Hodel mówi nam o tym, czy Cardano czasami nie jest w drodze do 5 dolarów. Kryptostatek Michael Vanden Pop analizuje kierunek rozwoju Cardano. Ehm, no, to jest ciekawy artykuł. E, jestem ciekaw, czy wcześniej FTX dojdzie do czterokrotności Cardano, czy Cardano dojdzie do 100% tego co. Mamy teraz tu troszeczkę więcej, nawet bo 5 dolarów. Teraz mamy dwa no więcej niż na pewno 100%. Ale my tutaj w przypadku giełd, omawiałem ten temat wcześniej, jak analizujemy giełdy, jaki to jest ryzykowny temat w przypadku jakiegokolwiek haku i też spadku bitcoina, bo nigdy nie wiemy, czy będzie jakiś bardziej dalszy spadek bitcoina w korekt, czy będziemy mieć po prostu. Dalsze wzrosty, ale zobaczmy tą analizę od Michaela Vandenpop. W nowym filmie Vandenpop mówi, że Ada wyłamuje się z kluczowych poziomów oporu, gdy porusza się w górę. Kardano przełamuje opór, a my mieliśmy lekką konsolidację, teraz nowe wybicie w kierunku wzrostu. I Vandenpop. Pyta się, czy powinieneś w tym momencie wchodzić do Cardano? Nie, Cardano również stoi obecnie w obliczu tego oporu, którym punktem wejścia, na który patrzysz, jest albo ten 1,47, albo retest tutaj 1,33. Więc te ceny interesują tych, którzy nie weszli w Cardano do tej pory na tych właśnie dwóch cenach. Przynajmniej tak podpowiada Vanden Pop. A Vandenpot następnie określa, co uważa za cenę docelową dla Cardano, jeśli moneta będzie kontynuowała swój wzrost. Jeśli jest strefa docelowa, jeśli Cardano będzie się dalej poruszać, to bardzo proste, patrzymy na kontynuację z rozszerzeniem Fibonacci'ego. Kolejne strefy docelowe dla Cardano w nowej fali impulsowej to 3,35 i 5 dolarów. I tutaj jest film, ja może zostawię linka do tego artykułu, a Wy sobie spojrzycie na ten film, gdzie mówi o tym, że Cardano może osiągnąć cenę 5 a w piątek mieliśmy dostać informację o tym, kiedy będzie data wejścia smart kontraktów na praktycznie no, uruchomienie na blockchainie z handfonkiem Alonzo. Kiedy to będzie? To będzie 12 września. Premiera pozwoli na uruchomienie aplikacji DeFi, NFT i gier na Cardano. No same Cardano wzrosło dzisiaj w oczekiwaniu na aktualizację, a ta aktualizacja się odbyła i dlatego wiemy kiedy. 12 września, więc... Bider rumors, sell the news pytanie czy właśnie to jest ta data od teraz do sprzedaży newsa 12 września, a jeżeli w przypadku sukcesu, niektórzy uważają, że dopiero wtedy będzie możliwość wejścia w prawdziwe wzrosty na Cardano po sukcesie właśnie tego upgradeu Alonso. Na pewno już widzimy ten sukces, bo w końcu Cardano doszło do 2 dolarów na tej spekulacji tych wiadomości. Teraz. Wszystko zależy od przyszłości, czy to będzie faktycznie dojście do tych smart kontraktów na Cardano, czy nie wydarzy się pomiędzy coś, co by opóźniło tą datę. Więc na razie na pewno byczo pod tymi newsami spekulacyjnymi na Cardano. Mamy wiele informacji zewsząd, że hacker już zwrócił większość, a nawet wszystkie fundusze z Poli Network, nie do końca to jest jeszcze prawda, bo tutaj o tym mówi nawet zespół Polynetwork twierdzi, że wszystkie fundusze nie zostały jeszcze zwrócone, ale zespół komunikuje się z panem White Hat, jak to on nazywa, aby otrzymać ostateczny klucz. Także wiemy, że te fundusze są przesyłane na MultiSig z powrotem do odblokowania tych funduszy potrzebują jeszcze oczywiście jego ostatniej woli, żeby po prostu dał dostęp do tego MultiSig'a. Więc w momencie publikacji 342 miliony dolarów skradzionych aktywów zwrócono Poli Network. Pozostałe utracone środki są warte 268 milionów dolarów w sieci Ethereum. Ponieważ Polynetwork pracuje nad zebraniem utraconych funduszy, ten pan, określony tak zwanym White Hat, zgadza się na wywiad. No i Złodziej powiedział w tym tygodniu ankieterowi, że dokonali ataku na projekt DeFi dla zabawy i że hakowanie w tym wypadku takich kroszczej nowych projektów jest. Na topie, gorącym tematem. Więc zobaczymy, kiedy dostaniemy ten ostateczny klucz. Ta wiadomość została wydana kiedy? 13, czyli wczoraj. I pytanie, kiedy ten klucz zostanie ostateczny zwrócony? Koń Telegraf zastanawia się nad senacką ustawą o infrastrukturze. Że może ona nie jest idealna, ale czy intencja sama nie była słuszna. Więc dużo słyszymy o tych wiadomościach ostatnich, które napływają do nas ze Stanów Zjednoczonych. No i tutaj właśnie zastanawiałem się nad tymi poprawkami. Nie każdy jest blokerem. Dla krytyków jednym z kluczowych punktów spornych jest to, że sekcja 80603 ustawy definiuje brokerów jako każdego. To reguluje, świadczy usługi polegające na transferze danych cyfrowych w imieniu innej osoby. Nawet ten niewiarygodnie niejasny język pochodzi ze znowelizowanej wersji ustawy o jeszcze szerszej definicji, która była wcześniej. I tak wciąż moglibyśmy mówić jaśniej. Ustawa wymaga, aby brokerzy zgłaszali informacje o klientach do IRS. Ale krytycy obawiają się, że przy tak szerokiej definicji obejmowałyby wszystkich od górników po operatorów węzłów i dostawców puli płynności kompromisowa poprawka miała jednoznacznie wykluczyć walidatory blockchain z definicji, ale nie przetrwała ona próby głosu. No i tutaj jest pytanie. W krypto świecie podmioty, które przekazują wartość między użytkownikami to giełdy scentralizowane CEX i giełdy zdecentralizowane DEX. To są animatorzy rynku. Oba rodzaje brokerów są w stanie prowadzić narzędzia zgodności poprzez aktualizację oprogramowania dla swoich platform. I teraz pytanie, to, które się sztandarowe pojawia, jak to deksy wprowadzają regulacje. Przecież to nie miało być tak, jak tutaj nam obiecywano. No i e, przykładem tego, jak tutaj dalej podaję, to w debatach prawnych na temat piractwa w treści w sierpniu 2007 roku BitTorrent nie został uznany za odpowiedzialny za ogromną liczbę utworów i filmów chronionych prawem autorskim, udostępnionym bezpłatnie za pośrednictwem protokołu peer-to-peer. -peer. Ta kwestia znajduje się też w książce, to jest ciekawe która tutaj w głowie twórcy Bitcoina została wydana, oczywiście, ale ci, którzy wykorzystali protokół peer-to-peer, -peer nie mieli tyle szczęścia. Na przykład Lime Group z usługą internetową LimeWire został uznany odpowiedzialny za naruszenie spółautorskie w 2010. Zobaczcie, tutaj mamy BitTorrent, ale też, który wykorzystywał peer-to-peer, LimeWire został już odpowiedzialny. Różnica polegała na tym, jak podeszli do wyszukiwania. Dzięki BitTorrentowi tworzysz tracker dla dowolnego określonego pliku i udostępniasz go na stronie internetowej innej firmy, aby przenosić go krok po kroku w sieci użytkowników. Sieć LimesWires w tym wypadku miała zupełnie inne podejście i dlatego została pewnie tutaj odpowiednia pociągnięta do odpowiedzialności, bo yy, można powiedzieć sieć wspierała wewnętrzne zapytania wyszukiwania plików audio i wideo, ułatwiając w ten sposób transfer plików, czyli ktoś wchodził na jakąś centralizowaną stronę, gdzie mógł ewentualnie pobrać cały film. A jeszcze jak pobrałeś np. Spidermana, to sugerowali ci, żebyś pobrał nowego Supermana, w tym w samym duchu co Bitoren górnicy ułatwiają transakcję generyczną, niekoniecznie transfer wartości. Przeniesienie wartości ułatwia strona, która koordynowała transakcję, co obejmuje dopasowanie kupującego i sprzedającego wraz z powiązanymi informacjami cenowymi do proponowanej transakcji. Więc widzimy, że tu już był ten problem. Dlaczego Bitoren nie został, bo tutaj nie wspierali tego wewnętrznego wyszukiwania plus jeszcze promocji. Weźcie jeszcze pobieście ten film, jak już pobraliście ten. No i kolejny punkt. SEX jest już składane informacje podatkowe do IRS, podczas gdy dex -y w większości nie. Dlaczego DEX nie są utrzymywane według tego samego standardu co SEX i inne usługi ułatwiające transfery wartości, takie jak PayPal? Objęcie ich tym samym parasolem jest nie tylko moralnie sprawiedliwe, ale jest solidną i jednolitą realizacją prawa. A dla tych, którzy twierdzą, że takie podmioty nie mają centralnej administracji, która mogłaby cokolwiek egzekować, weź pod uwagę fakt, że DEX najczęściej nadal mają właściciela. Po czym to? Wiemy, wiemy to po tym, kiedy coś się dzieje na takim projekcie, i nagle mamy jakiś freeze, albo nagle, powiedzmy, pauzują projekt, bo coś się wydarzyło. To nie robi zdecentralizowany projekt, tylko osoba, którą ją wydała czyli jeden właściciel, który portfel zbiera zyski, i to, że większość aktualizacji dla projektów open source zwykle pochodzi od jednego i tego samego podmiotu. Tam, gdzie jest wola, jest sposób. Czyli nawet tym rozumowaniem, jeżeli ktoś wydał projekt, obojętnie jaki, niektórzy twierdzą, że projekt po prostu został puszczony dalej i nikt nie ma za to odpowiedzialności, no to ktoś ten projekt musiał wydać. Jeżeli ktoś ten projekt może zatrzymać dzisiaj po jakiejś akcji, to ta sama osoba może być odpowiedzialna za to, co się w tym projekcie po prostu dzieje. No i ciekawy ten temat jest. Dlaczego? Bo wiele osób uważa, że teraz dobra, Stany Zjednoczone nie, to Stany Zjednoczone strzelają sobie w kolano, bo tej innowacji nie będą musieli trzymać. I to jest bardzo ciekawe, bo w tym artykule czytamy, że tak naprawdę te różne projekty poza Stanami Zjednoczonymi nie mają większego sensu, bo FATF. Czyli standardy wydawane przez FAT, to jest globalny organ zwalczający pranie brudnych pieniędzy, a standardy te są na ogół wdrażane na całym świecie, choć w różnych ramach czasowych. No i FAT po raz pierwszy skupił się na kryptowalutach w 2019 roku, wzywając narody do zaostrzenia przepisów dotyczących giełd kryptograficznych. Pamiętamy, mówiliśmy w 2020, zaczęliśmy rozmawiać o tych nowych dyrektywach Unii Europejskiej, które się tutaj pojawiły, tak, gdzie nagle zaczęły się, można powiedzieć tutaj, problemy regulacyjne niektórych firm. No i od tego czasu dziesiątki wymian, czyli giełd, zostało zamknięte na całym świecie z powodu nieprzestrzegania odpowiednich lokalnych przepisów inspirowanych normami FAT. Jego najnowsze wytyczne mają na celu DeFi i niewymienialne tokeny lub NFT, więc nie jest niespodzianką, że zdecentralizowane finanse są jednym z celów w umysłach amerykańskich regulatorów. Więc tutaj pojawia się to pytanie, dobra, w Stanach Zjednoczonych nie, nie będzie tej, można powiedzieć, Stany Zjednoczone strzelają sobie w kolano, pięta Achillesa, jak oni to mogą robić, ale proces ten wykracza już poza Stany Zjednoczone, a Europa również zmierza do zaostrzenia przepisów dotyczących krypto, zgodnie z innymi przepisami kontrolującymi transfer wartości. Prędzej czy później zasady gry będą wszędzie takie same. Większość członków społeczności to rozumie i raczej nie wystartuje, chyba że ich firmy zostaną całkowicie zakazane. Innym ważnym problemem jest to, że konieczność przesyłania danych klientów do IRS zmusi brokerów do tworzenia baz danych z prywatnymi informacjami. Klientów tworząc pułapkę, w tym przypadku takiego. Plastra miodu, lukratywny cel dla hakerów, ten pomysł nie uwzględnia skuteczności społeczności krypto i DeFi z bezpiecznymi algorytmami kryptograficznymi. Czyli chodzi tutaj też o zaimplementowanie dla projektów DeFi rodzaju algorytmu, który będzie generował niezbędne formularze i wysyłać je automatycznie do fiskusa, Czyli IRS-u w Stanach Zjednoczonych. No i jeszcze tutaj chodzi o raporty o podejrzanych transakcjach. Mogą być również generowane automatycznie i przesyłane bezpośrednio do regulatora, bez konieczności informowania innych podmiotów. Wreszcie punkt dotyczący nadzoru i prywatności wymaga również innego porównania z umową społeczną i pisemnymi zasadami dotyczącymi innych transferów wartości, zwłaszcza ujawniania usług finansowych. Możesz być tak anonimowy, jak chcesz, wydając 100 dolarów w gotówce w lokalnym sklepie. Aby przelać 3000 dolarów znajomemu, będziesz musiał udostępnić bankowi więcej informacji o sobie. Czyli mamy nadal ten efekt gotówki, jak to mówiłem już wcześniej, w Unii Europejskiej, gdzie jest projekt, y, można powiedzieć, gotówki CBDC, czyli euro cyfrowego. To do jakiejś kwoty jesteśmy być w stanie anonimowi 100 dolarów, 200 spoko. Ale gdy chcemy przelać już 3000 znajomemu. Będziemy musieli udostępnić bankowi więcej informacji o sobie. A jeśli chcesz wysłać 100 tysięcy dolarów za granicę, bank lub organ celny zada ci więcej pytań, a pieniądze zostawią większy ślad finansowy. Dlaczego więc DeFi miałoby być inne? No i tutaj zastanawiałem się, więc wygrana jedna tych projektów DeFi jest to, żeby się dostosować do obecnych regulacji. Pewnie większość wol wolnościowców w świecie krypto powie, nie, jak? Przecież to jest zdecentralizowane finanse. To nie będzie Podlegało pod jakikolwiek paragraf, a jak to zaimplementują. Niemniej to oceniać tak czy tak, ta zgodność stanowi wyzwanie dla ekosystemu kryptowalut, ponieważ opracowywanie algorytmów i protokołów, które umożliwiają jego działanie, zajęłyby czas i pieniądze. I tak niektórzy ludzie będą musieli rozstać się z częścią swoich dochodów z nielegalnych transakcji i innych. I tak nie jest to znacząca część ekosystemu kryptograficznego. Więc tu jest ciekawe całe podejście do tych regulacji, które mówią o tym, że. Dobra, Stany Zjednoczone szalają sobie, jeszcze raz mówię tutaj w kolano, ale gdzie oni mają uciec, skoro to jest globalna można powiedzieć instytucja, gdzie po Stanach Zjednoczonych widzieliśmy sentyment powiedzmy Iranu, a bardziej po Chinach, Iranu Stanów Zjednoczonych, a teraz widzimy, że jeszcze Unia Europejska i inne tutaj podmioty mogą być brane pod uwagę w takiej globalnej akcji regulacyjnej przeciwko krypto. Były urzędnik rządowy Salwadoru wykorzystuje swój czas do odrzucenia Bitcoina. Eugenio Chicas, był minister rządu Salwadoru, wyraził swoją niechęć wobec Bitcoina podczas swojego niedawnego wystąpienia przed specjalną komisją zgromadzenia ustawodawczego, która bada alokacje funduszy dla organizacji pozarządowych. Korzystając z uwagi mediów, Chicas nosił miał różne antybitcoinowe slogany przyklejone gdzieś tutaj do Swojego iPada, czy cokolwiek tutaj pada, jest też na marynarce, zobaczcie. No i jak donosi YouTube, Salwador jest na dobrej drodze, aby stać się pierwszym krajem, który przyjmie Bitcoin jako swój prawny środek płatniczy. No i niewiele więcej wiemy poza tymi treściami z tego artykułu, co tam dokładnie nam próbował przekazać ten osobnik. Poza tym, że Salwador jest na dobrej drodze, aby stać się pierwszym krajem, który przyjmie Bitcoin jako swój prawny środek płatniczy we wrześniu, po tym jak na początku czerwca ustawodawcy tego kraju przegłosowali przełomową ustawę prezydenta Bukele z superwiększością. Podczas gdy decyzja spotkała się z falą podniecenia społeczności krypto, niekoniecznie z drugą stroną potu tego kraju, a niedawne badania wykazały również, że zdecydowana większość Salwadorczyków byli sceptycznie nastawieni do... Bitcoin. A pytanie, czy to była propaganda, czy nie. Nie mnie oceniać, ale widzicie, że pewna opozycja w tym kraju również do wprowadzenia tego aktywa jest. Przenieśmy się na chwilę do Ukrainy. Lokalne raporty z Ukrainy mówią, że agencja zamknęła kilka giełd kryptowalut w Kijowie z powodu ich roli w operacji prania krypto. Bezpieczeństwo służby Ukrainy (SBU) ogłosiła za pośrednictwem komunikatu prasowego, one pomyślnie podzielone na sieć tajnych wymian. Krypto w Kijowie. Agencja stwierdziła również, że wymiany te były zaangażowane w inną nielegalną działalność finansową, taką jak dokumenty przekazu i karty płatnicze. Więc Ukraina rozprawia się z nielegalną działalnością blockchain. No i e, ta operacja przyniosła miesięczny obrót sieci w wysokości ponad 1 miliona dolarów dzięki otrzymaniu do 10% odsetek od każdej transakcji na jej platformie, a pieniądze zostały częściowo wykorzystywane na sfinansowanie prowokacji z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy według SBU, czyli o co tutaj chodziło? Te środki tak naprawdę były tutaj wysyłane w celu prania pieniędzy i finansowania prowokacji w proteście przeciw Ukrainie. A kto był odpowiedzialny za te właśnie jednostki? To kantory wymiany krypto w różnych częściach kraju. Podczas nalotów agenci skonfiskowali liczne komputery serwerów, które, jak ma nadzieję SBU, zawierają dowody nielegalnej działalności. Dodatkowo skonfiskowano szereg urządzeń mobilnych z zainstalowanym oprogramowaniem VPN. Odkryto również pieczęcie dokumenty fałszywych firm zarejestrowanych na Ukrainie i rzekomo używanych do prania pieniędzy w i 37 tysięcy dolarów gotówce. SBU mówi, że trwa śledztwo w celu ścigania osób zaangażowanych w pranie pieniędzy na Ukrainie, no i tutaj też tych podmiotów, które miałyby świadczyć takie usługi. Prezydent Argentyny Alberto Fernandez wskazał, że jest otwarty na przyjęcie bitcoina jako prawnego środka płatniejszego i cyfrowej waluty banku centralnego, zgodnie z wczorajszymi doniesieniami medialnymi. Zaledwie dwa dni po tym, jak szef banku centralnego kraju Miguel Pesca określił kryptowaluty jako zagrożenie dla stabilności ekonomicznej, także tutaj mamy też dwie strony, jak tutaj widzimy w tym kraju. Jedni chcą wprowadzić, czyli mamy prezydenta Argentyny, no i będziemy też mieć pewnie jakiś opór, ale widzimy, że są pro. Nastawieni do tego ruchu. A te fakty, które tutaj widzimy, to można powiedzieć, że zapytany, czy by chciał iść w ślady Salwadoru i przyjąć bitcoina jako prawny środek płatniczy, odpowiedział: Nie chcę iść za daleko, ale nie ma powodu, by mówić nie. Dodał, mówią, że zaletą jest to, że efekt inflacyjny jest w dużej mierze zniwelowany. I tutaj będzie miał y, ciężki orzech do, zgryz do zgryzienia, bo z jednej strony będą chcieli wprowadzić CBDC, z drugiej strony bitcoina. Pytanie, co da więcej korzyści, pytanie z jakiej strony materialnej dla samego rządu, czy jakiejś umowy z bankami światowymi, czy z Federalną Rezerwą jakichkolwiek tutaj krajów, czy po prostu przyjmie bitcoina przeciwko jakiejś tutaj opinii, oby poszedł w Salwador, to co się wydarzyło wcześniej w tamtym kraju, i zobaczymy, gdzie ich to zawiezie w tym wypadku. Nadal Fernandez pozostaje otwarty na krypto i CBDC. Wydaje się, że Peske grozi z rozprawą z branżą. Przemawiając w Argentynie Institute of Executives, czyli mamy tutaj drugą stronę, że Bitcoin jest cenny dla inwestorów tylko podczas nowych cykli jakichś tutaj rajdów i że nie jest aktywem finansowym w rozumieniu Krajowej Komisji Papierów Wartościowych. Peske wyraził zamiar ulegowania przez Bank Centralny płatności Bitcoina i wymiany krypto, czyli jest tutaj też opozycja, oczywiście, w Argentynie. Przedstawiciel Esho popycha Pelosi do ponownego rozważenia problematycznego języka w ustawie o infrastrukturze. Jaki to jest język? Kryptobroker, oczywiście. I ktoś tutaj wysłał, a dokładniej kalifornijski demokrata, wystosował w zeszły czwartek list do przewodniczącej Izby Reprezentantów Nancy Pelosi. List skłonił Pelosi do zrewidowania, czyli jeszcze ponownego rozpatrzenia problematycznej definicji brokera. Ustawa przeszła przez Senat i teraz czeka na decyzję w Izbie Reprezentantów, ale już tutaj są jakieś kwestie sprzeciwu. No i pytanie, czy Nancy Pelosi, bo ostatnio słyszymy już z innych źródeł, że po odejściu Cuomo z Nowego Jorku też Nancy Pelosi ma zrezygnować z, ze swojej funkcji. Pytanie, z jakim skutkiem dla krypto i czy to jest tylko jakaś niewygodna mrzonka, która tutaj jest, czy faktycznie Nancy Pelosi lada chwilę zrezygnuje z jakichś tutaj powodów Coin Telegraph, sąd w Londynie nakazuje Binance wyśledzić hakerów stojących za atakiem fetch.ai w wartości 2,6 miliona dolarów. Musimy obalić mit, że aktywa krypto są anonimowe. W rzeczywistości, dzięki odpowiednim regułom i aplikacjom, można je śledzić i odzyskiwać, powiedział Seydur Raman. Zobaczmy, kim on oczywiście tutaj jest. Partner zespołu prawnego FetchAI. Więc Fetch AI podobno twierdził, że hakerzy ukradli 2,6 miliona dolarów krypto z jego konta Binance 6 czerwca i odsprzedali tokeny po znacznie obniżonej cenie. Więc musimy obalić mit, że aktywa krypto są anonimowe, powiedziała ta osoba reprezentująca FetchAI w ramach Raweli. W rzeczywistości, dzięki odpowiednim regułom i aplikacjom, można je śledzić, no i odzyskać. Raman podobno twierdził, że Binance jeżdżą w trakcie śledzenia osób i zamroził niektóre fundusze, których dotyczył problem. Jednak giełda może zażądać od jaj dowodu, że jego konto zostało zhakowane przed zwróceniem tokenów. Więc zobaczcie, jak prawo dogania nawet takie giełdy, które można twierdzić dzisiaj, że nie mają jakiegoś oficjalnego adresu, są w Wild, Wild West nadal. I do niedawna się mówiło, że Binance będzie taką ostatnią ostoją bez regulacji. Widzimy, jak to się ostatnio zmienia, i jak powiedzmy taki zwykły sąd w Londynie może po prostu e, powiedzieć Binance: Sorry, musicie się tym zająć. A Binance już tutaj ewentualnie gdzieś zamraża konta tych osób. Binance znalazło się w tym roku w centrum uwagi w Wielkiej Brytanii, ponieważ lokalne instytucje finansowe ogłosiły ograniczenia dotyczące kupowania przez swoich klientów krypto za pomocą tej platformy. To już oczywiście wiemy, ale zobaczcie jak w tym wypadku prawo dogania krypto. Uważajcie na fałszywą stronę internetową, rzekomo należącą do portfela kryptograficznego Dedalus, czy Didalus, no, nie wiem dokładnie jak tutaj De Dedalus, może tak bardziej jest sprzedawana na platformie cyfrowej dystrybucji Discord, z zamiarem oszukania użytkowników ich zasobów zada. Także jeżeli dostaniecie taką wiadomość na Discorcie, to jest fałszywa strona zidentyfikowana przez użytkownika Redik kusi użytkowników do aktualizacji ich portfeli. Także nie róbcie tego, ja zostawię linka i sobie tutaj te osoby, które mają właśnie ten projekt, jeżeli dostajecie takie coś na Discorcie, nic nie update'ujemy, a na pewno nie wchodzimy w jakiekolwiek tutaj linki. Binance zamyka kolejny rynek, a bardziej pary, tym razem w Korei Południowej. Chodzi oczywiście o parę związaną z koreańskim wonem, stablecoinem, który jest oparty 1 do 1 z tamtą walutą i nie będzie mogła po prostu prowadzić takich wycen co do krypto, co 1 do 1 i takie pary właśnie będą musiały opuścić ten kraj. Polygon przejmuje Hermes za 250 milionów dolarów, czyli znany wcześniej Polygon jako Matic Network nabył Hermes Network, Rozwiązanie do skalowania Ethereum oparte na ZK Rollups za 250 milionów dolarów. Oba projekty łączą również swoje natywne tokeny Matic i HES w pierwszej historii takiej transakcji w przestrzeni krypto. Dzieląc się wiadomościami wyłącznie z The Block w piątek, Polygon powiedział, że oferty Hermes zostaną połączone w Polygon pod nową nazwą. Polygon Hermes. W ramach umowy 26 pracowników, czyli 26 osób, Hermesa dołącza również do 80-osobowego zespołu Polygon. To zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, jest to pierwsza w historii pełna fuzja sieci blockchain, w której jedna sieć całkowicie wchłonie drugą, w tym jej token, powiedział The Block, współzałożyciel Polygon, Michailo Bielic. Na początku tego roku dwa projekty Ethereum i Keep and New Cipher również połączyły swoje protokoły, ale zachowały niezależność od siebie marki nie połączyły swoich tokenów, a tutaj mamy... Połączenie tokenów, tak jakby, wiecie, łączą. Jest tutaj fuzja, przejęcie jednej firmy i pozostaje tylko nazwa, a po prostu widzimy, że pozostaje tylko jeden token po nich. Jak będzie to rozwiązane, czyli PEG? No to chodzi o to, ile dostaniemy za 3,5 Matica, 1 HES, czyli 3,5 Matica będzie to 1 HES. Oznacza to, że posiadacze tokenów HES będą mogli wymienić swoje tokeny na kilka tokenów Matic firmy. Poligon nastąpi to poprzez umowę wymiany, która projekty opublikują wkrótce. Więc tutaj jeszcze będziemy na pewno na ten temat informować. Jack Dorsey wyjaśnia również, dlaczego trzyma się z daleka od Ethereum. Użytkownicy zasugerowali ostatnio, że Twitter bał się współpracować z Ethereum, ponieważ może to zakłócić Big Tech. Dorsey powiedział, że Ethereum ma pewną wartość, ale on i Twitter postanowił skupić się na Bitcoinie. Dlatego zobaczmy dlaczego. Taką krytykę mamy w przypadku Ethereum od Jacka. Zgoda. Następnie zasugerował, że Każde konto na Twitterze, które może połączyć portfel Bitcoin Lightning, jest bardziej prawdopodobnym dodatkiem do witryny. Ten pomysł rozważany jest od czerwca. Umożliwiłby użytkownikom Twittera wysyłanie transakcji Bitcoina z niskimi opłatami. Jego odrzucenie Ethereum spowodowało, że inny użytkownik oskarżył Twittera o strach przed konkurencją Bitcoin. A Big Tech boi się Ethereum, a Ethereum zakłóca Big Tech. Więc Dorsey powiedział wtedy, że żadna sama technologia nie zakłóci Big Tech. A w odpowiedzi inny użytkownik zapytał, dlaczego Ethereum nienawidzi, jeśli jest miejsce na więcej niż Jeden element układanki Dorsey twierdzi, że koncentracja Twittera na jednej rzeczy nie jest to nienawiścią do innych. Dodał, że ujawnił swoje obawy dotyczące blockchainów innych niż Bitcoin, takich jak zasady założycielskie, bezpieczeństwo i centralizacja. Dorsey nie rozwinął tych zasad, ale wielokrotnie podkreślał, że celem Bitcoina jest służenie jako natywna waluta internetu. Gdzie indziej poszedł na kompromis, mówiąc, że Ethereum ma wartość dla wielu ludzi, ale że nie jest to tylko to, na czym się skupia. Sam Dorsey nie jest to ostatnia jakaś tam nowość, bo Dorsey i Twitter w przeszłości unikały obsługi Ethereum. W czerwcu Dorsey oświadczył, że nie inwestuje w Ethereum, po prostu stwierdzają że nie, gdy inny używał, sugerował, żeby to zrobił, na przykład, żeby na Twitterze pojawiło się też również Ethereum. Ponadto druga firma Dorseya, firma płatnicza Square, oferuje jedynie obsługę handlu bitcoinami, a nie handlu Ethereum. Jasne jest jednak, że Dorsey nie jest całkowicie przeciwny Ethereum. W maju sprzedał cyfrową wersję swojego pierwszego Twittera jako token NFT, oparty oczywiście na Ethereum I przekazał dochód na cele charytatywne. Twitter stworzył również wiele transakcji na FT na Ethereum za pośrednictwem platformy Rarible, więc z jednej strony jest przeciwko, z drugiej strony akceptuje w jakiś sposób tą walkę, ale chcą się skupić na jednym, czyli na Bitcoinie i uważa, że Ethereum nie zagraża Big Tech. A na koniec przejdźmy do dwóch ciekawych tweetów, przynajmniej można tutaj stwierdzić, co ewentualnie. Jest tutaj grane, jeżeli ufać by tym tweetom, ale Alameda Research, czyli Alameda, jest jednym z podmiotów, gdzie najczęściej jest wysyłany Tether, oczywiście. Alameda Research jest spółką stowarzyszoną z FTX-em, z giełdą, która może wziąć prym po. Przejściu Binance na emeryturę regulacyjną. I Binance ma udziały w ftx to wiemy. Razem stanowią one największą giełdę instrumentów pochodnych. i mają dostawców płynności, przed którymi mogliby się zabezpieczyć, więc wszyscy klienci long-short są przeciwko nim. Więc Alameda używa Tether do manipulowania rynkami, wyłącznie z korzyścią dla instrumentów pochodnych. Binance i FTX. Więc kiedy jest zbyt wiele longów, rozbijają rynek, a likwidacje są ich zyskiem, kiedy jest zbyt wiele shortów, też w drugą stronę pompują market, ale ich strategią jest zmuszenie FOMO do przyciągnięcia inwestorów. I co jest ciekawsze, to jeszcze ten tutaj artykuł od krypto Rodio, czyli Rodeo, więc jeśli hosy na Bitcoinie są tylko sesjami na Teterze, to rynek krypto. To w rzeczywistości tylko bogaci ludzie, wieloryby, manipulujący inwestorami detalicznymi, aby wyłudzali swoje ciężko zarobione pieniądze, bez ryzyka dla wielorybów, ponieważ tether to tylko ich pieniądze na zabawę. Przypomina mi to, kiedy graliśmy w Poker Stars online, miałeś gry na wirtualne pieniądze i gry na prawdziwe pieniądze, ale rynek kryptograficzny to wieloryby używające wirtualnych pieniędzy do obstawiania, podczas gdy inwestorzy detaliczni używają prawdziwych pieniędzy do obstawiania, czyli jedni maili, tak jak tutaj to w federalnej rezerwie. Niektórzy widzą tylko można powiedzieć jazz w swoim, niekoniecznie oku, tylko w innych, a niekoniecznie w swoim. Więc tu mamy, jak wyglądał do druk Tetera w ostatnich latach 2018, zobaczcie, na zielono. Teter drukuje Leci cena BTC do góry. Teter nie drukuje drukuje, Nie drukuje. Hmm. Albo na płasko, tak? A ostatnio widzieliśmy, co się działo w 2021. No i to jest na pewno trudna teoria do obalenia, ale taki mamy klimat i nic więcej tutaj nie mam do dodania, a Wy możecie się zgadzać z jedną lub z drugą stroną. Niekoniecznie. A my przejdźmy do polskich YouTuberów. Szczepan Bentyn, Kongres daje im dwa lata życia, kwarantanna z Bitcoinem. Blok prezesa, prezes musi odejść, wylał się hejt na prezesa. Przegląd rynku. Jest też Krypto raport Za chwilę Bitcoin po 51 tysięcy dolarów. Ethereum szybciej przebije all-time high. Analiza XRP, DOT i innych. Kryptodev. Jak przygotować projekt kryptowaluty do audytu. Audyt smart kontraktu. Mam nadzieję, że nie poleca Certica. Kryptodev. Rekim biznesu. Kryptoemerytura. Realizujemy zyski i zakupy nowych projektów. Jurek z analizy. Bitcoin i Ethereum. Kapitalizacja. Krypto. Piątek z Karolem. I BitBay Polska, analiza techniczna Bitcoina do złotówy, FXMAG, Bitcoin wpadnie w turbulencję, Tomasz Rzeszczyński, token kryptowalutowy Chilis. koń robi spektakularne premiery, aż mi się język wygiął na koniec, Jarząbek, rekordowy okres dla NFT, no i mamy też, a NFT, ok, no i encyklopedia krypto, poranek z krypto, kiedy nowy altcoin season, nawet 100 tysięcy BTC znika z giełd. Miesięcznie. Cholera, Znowu 40 minut, a ja tutaj komentarze chcę Wam czytać, więc okej, okay, dwa, trzy. Ja nie wiem, jak to ja to robię, ale mówię, jest mało wiadomości, a nagle wychodzi 40-minutowa audycja. Dobra, przynajmniej macie mnie dosyć do poniedziałku, chyba że wyjdzie CryptoCrew i we wtorek wychodzi Bob Lukas. To już wiecie. Marcin Marek. Kod jest prawem, a inwestorzy powinni być świadomi zagrożenia wynikającego z inwestowania w ryzykowne projekty. No racja. I czy jest taka możliwość? Zapytałem ciebie, Marcin Marek. Mam nadzieję, że mi odpowiesz na tą możliwość. Czy jest to możliwe, czy nie. Czy ta druga strona jest w jakiś sposób możliwa? Greg? Złoto to spekulacja leci do zera. <laughs> tu bym chyba. Nie postawił na to, cokolwiek, jeżeli złoto ma, zlecieć to zera papierowe? Oczywiście. Niekoniecznie kruszec. Midosła Pretki z reguły jest tak, że będą wzrosy na BTC do 50 dolarów, a później BTC traci na wartości, a zyskają Alty na wartości, no to wtedy mamy alt season. Dokładnie. Adam C. Wypłaty BTC z Binance zawieszone z powodu konserwacji, to samo mówili o SEPA i tak już dwa miesiące. Binance się kończy, dobrze, że wczoraj większość na Ledger puściłem, Fartem, Poli Network to zagrywka PR, a nie żaden hack. Czyli Adam, sprecyzuj, chodzi ci o własny zespół, że siebie zhakował, czy PR zagrywka hmm, tych, którzy nie wierzą w DeFi, jakiegoś PR-u hmm, i innych mediów, które mówią, że nie, DeFi się nie uda. Zobaczcie, bo oni się hakują i nagle będzie dużo haków się pojawiać. Daj, daj znać, o której tam stronę ci chodzi. Dalej mamy Aleksander Reiter Fenio, masz możliwość cofnięcia się do 2013 roku pamięcią lub danymi i zetknięcia się do kto w 2013 roku między jednym szczytem, a drugim kto wchodził. Myślę o firmach państwowych i tak dalej. Z góry dziękuję za twoją pracę. No, w książce była właśnie taka, dlatego polecam zawsze książkę nad audiobookiem, bo tam są jeszcze oczywiście wykresy, ale tam była jedna z analiz, kiedy jakieś główne firmy wchodziły i tam była skala czasowa i Pytanie jeszcze nie doszedłem do tego, czy było to przez 2015 rok również, jeżeli nie, wrócimy do tego tematu i się dowiemy. Jacek Maniak, mydlenie oczu wykresami, przecież to jest zwykła korekta, która zawsze nastąpi przy zdrowym rynku i jego zachowaniach. Masz rację, zobacz, ostatnie 24 godziny świetnie ci poszło, ale to nie jest ten kanał. Ten kanał musiałby się nazywać Moon to the Moon albo All in Crypto, wtedy przyklepałbym Ci piąteczkę. W końcu jest mój człowiek tutaj w komentarzach, ale ten kanał nie cechuje się tylko i wyłącznie dobrymi wiadomościami, tylko dwiema stronami płotu. A jeżeli negujemy jedną z nich, dla mnie to jest właśnie to mydlenie oczu, o którym mówisz. Dzięki, Jacek. Dobra, mamy to w takim razie. Ja wam życzę wspaniałego weekendu. Widzimy się jeszcze raz w poniedziałek rano, bardzo wczesnym rankiem, czyli po północy w niedzielę. No i tyle. Pamiętajcie, zostańcie z bitcoinem.